W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pragniemy wejść w misterium męki Pańskiej, towarzysząc Jezusowi w Jego drodze krzyżowej. Pan Jezus żali się do świętej Faustyny. Mało jest dusz, które rozważają mękę moją z prawdziwym uczuciem. Ale też obiecuję, najwięcej łask udzielam duszom, które pobożnie rozważają mękę moją. Dlatego poświęcając te kilkanaście minut rozważaniu kolejnych stacji drogi krzyżowej, chcemy pocieszać najświętsze serce Jezusa w godzinie konania i wynagradzać Mu za grzechy nasze i całego świata. Prosimy o szczególne łaski, umocnienia i pocieszenia dla wszystkich zjednoczonych w sposób szczególny z męką Pańską przez cierpienie, a dla konających upraszając łaskę dobrej śmierci. Wszelkie duchowe owoce tej modlitwy ofiarujmy za dusze w czyśćcu cierpiące. Stacja pierwsza. Pan Jezus na śmierć skazany. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Jezus to problem, którego Piłat chce się jak najszybciej pozbyć. Pozostawia go w mocy ludzkich rozczarowań, lęków i gniewu. W imię prawa zasądzamy go na najwyższy wymiar kary. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja druga. Pan Jezus bierze krzyż. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Kilkadziesiąt kilogramów martwego drewna, a w nim całe wieki i wszyscy ludzie od stworzenia do końca świata. Ma to, czego chciał. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja trzecia, pierwszy upadek. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Rozkazujący kiedyś wichrom i wzburzonym falom, ledwie trzyma się na nogach. Wydaje się niemożliwe, żeby wspiął się na szczyt pagórka. Krzyczą i szturchają go, żeby nie tracił czasu. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja czwarta. Pan Jezus spotyka swoją matkę. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Ona pamięta, jak niemowlęciem podtrzymywała go i uczyła stawiać pierwsze kroki. Chociaż zostawił dom rodzinny, nigdy nie oddaliła się od jego serca. Współcierpi duszą przeszytą mieczem boleści. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja piąta. Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Cóż za niefortunny zbieg okoliczności, że trafiło właśnie na niego. Może był za wcześnie, a może był spóźniony. A może w końcu znalazł się we właściwym miejscu i odpowiednim czasie. Odkrył swoje powołanie. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.
Stacja szósta. Weronika ociera twarz Panu Jezusowi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Instynktownie kobieca w myśleniu o tym, co konieczne. Nie planowała żadnych heroicznych czynów. Nie przypuszczała, że zwykłym gestem współczucia zwiąże się z Nim na wieki, niosąc odbicie Jego oblicza. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja siódma, drugi upadek. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Któż by pomyślał, że będzie się tak męczył? To przecież tylko kilkaset metrów do przejścia. Skąd bierze siły, aby się podnieść? Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja ósma. Pan Jezus spotyka płaczące niewiasty. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Zamiast podziękować, że się nad Nim użalają, On je upomina i poucza. Jakby nie zdawał sobie sprawy ze swojej dramatycznej sytuacji, zajmuje się ciągle problemami innych, ale po to właśnie przyszedł. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja dziewiąta, trzeci upadek. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Ledwie powłóczy nogami, chwieje się, potyka, upada. Tyle wysiłku na marne. Można byłoby lepiej wykorzystać Jego boskie zdolności. Jak zamierza nas zbawić, taki słaby? Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja dziesiąta. Pan Jezus zszedł obnażony. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Ciało wystawione na spojrzenie świata wzbudza miłosne zawstydzenie bądź pogardliwe wyuzdanie. Szuka czystego serca, w którym mógłby się ukryć i osłonić. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja jedenasta. Pan Jezus przybity do krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. To nie przypadek, pomyłka czy nieszczęśliwy zbieg okoliczności. Wszystko zostało dokładnie zaplanowane i przygotowane. Na szczęście dla nas, bo krzyż bez Chrystusa to byłaby tragedia. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja dwunasta. Pan Jezus umiera na krzyżu. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Kona bez znieczulenia, świadomy ostatniego tchnienia oddanego w ręce Ojca. Zrobił, co było konieczne, aby każdy mógł mieć życie wieczne przez Niego.
któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 13. Pan Jezus zdjęty z krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Trzeba było użyć wpływowych znajomości, aby odzyskać święte ciało. Nawet całe poranione i umęczone w ramionach Matki zachowuje boski majestat, odsłania rachunek naszego odkupienia. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja 14. Pan Jezus złożony do grobu. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Od Boga wyszedł, potężny w słowie i czynie, a zostaje zamknięty w grobie. Ukryty przed spojrzeniem świata, toczy ostatnią walkę z zepsuciem śmierci. Wielkanocny wytryśnie ze skały źródłem życia wiecznego. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Pragnę zbawienia dusz, mówi Pan Jezus do siostry Faustyny. Pomóż mi, córko moja, ratować duszę. Złącz swe cierpienia z męką moją i ofiaruj Ojcu Niebieskiemu za grzeszników. Nas również Pan Jezus zaprasza do współdziałania z Nim w ratowaniu dusz. Ofiarujmy w tej intencji owoce duchowe tej drogi krzyżowej, modlitwy i posty, umartwienia i wszelkie niedogodności życia codziennego. O Maryjo, wybłagaj zdroje miłosierdzia dla całego świata u boskiego serca Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Jezu, ufamy Tobie przez niepokalane serce Maryi. Yeah.